sercu lasu deszczowego Amazonii leży kraina pełna niebezpieczeństw, jakiej próżno szukać gdzie indziej. Amazonka od dawna jest naturalnym polem bitwy, gdzie przetrwanie to bezlitosny taniec życia i śmierci, a wojownicy natury kryją się w każdym cieniu, czekając na chwilę, by zaatakować. Od przebiegłych i zręcznych po jadowite i zaciekłe, Amazonia to zielony raj, który wiele z najniebezpieczniejszych stworzeń na naszej planecie nazywa domem. Dołączcie do nas, odkrywając 20 z najgroźniejszych zwierząt Amazonii. To nie są zwykłe stworzenia. To tytani tego regionu, nieustannie strzegący swojego terytorium z bezwzględnym uporem. Napisz komentarz wąż i zostaw łapkę w górę, a przypnę ci serduszko. Na samym końcu, jak zawsze, będzie najdziwniejsze stworzenie, dlatego oglądaj do końca. Żaba strzałkowa. Jednym z najmniejszych, lecz najgroźniejszych stworzeń Amazonii jest żaba strzałkowa. Początkowo odkryta w Kolumbii, szybko zdobyła niesławę za swoją zabójczą moc, zdolną do zabijania poprzez sam kontakt. Pod kolorową powłoką kryje się śmiertelna trucizna, która wzbudza respekt. Jej jaskrawe barwy służą jako ostrzeżenie dla drapieżników, sygnalizując obecność niebezpieczeństwa. Spotkanie z tym pozornie niewinnym płazem to zetknięcie się z istotą, która posiada zdolność zabijania. To, co wyróżnia tę skromną żabę, to jej niezwykła umiejętność wydzielania przez skórę różnych rodzajów trucizn. Jednym z nich jest jeden z najsilniejszych znanych człowiekowi toksyn – tetrodotoksyna. Ta sama trucizna, którą można znaleźć u słynnej ryby rozdymki. Dla porównania, toksyna tej żaby jest tak silna, że zarówno zwierzęta, jak i ludzie nauczyli się unikać jej dotyku. Co ciekawe, ludzie potrzebowali czasu, aby zrozumieć niebezpieczeństwo, jakie stanowi ten śmiertelny zabójca. W końcu jednak odkryto jej toksyczny sekret. Ludzie zaczęli wykorzystywać trującą wydzielinę żaby do tworzenia zatrutych strzałek śmiercionośnej broni, która może sparaliżować lub zabić jednym uderzeniem. Stąd właśnie nazwa żaba strzałkowa. Węgorz elektryczny. To niesamowite stworzenie, zwane żywą baterią, posiada niezwykłą moc, która wzbudza strach we wszystkich, którzy odważą się stanąć mu na drodze. Żyje w głębinach potężnej rzeki Amazonki, a jego zdolność generowania wstrząsów elektrycznych pozwala mu ogłuszać ofiary i odpierać napastników. Jednak prawdziwą siłą tego węgorza jest zdolność wytwarzania napięć przypominających siłę błyskawicy, co czyni go prawdziwą potęgą natury. Jego elektryzujący mechanizm obronny nie tylko stanowi potężną broń, lecz również umożliwia mu nawigowanie w mętnych głębinach. Emitując impulsy elektryczne, tworzy pole elektryczne, które pozwala mu wykrywać otoczenie i lokalizować zdobycz w ciemnej, splątanej plątaninie rzecznych zarośli. Jego smukłe ciało i wydłużona forma pozwalają na wyjątkową adaptację, zapewniając mu przetrwanie. Dorastając do długości 2,5 metra, węgorz elektryczny króluje w swoim wodnym królestwie. Jego specjalne organy mogą generować do 600 V energii elektrycznej. To potężna moc, która jest wyzwalana na niczego nieświadomą zdobycz, ogłuszając ją lub nawet zabijając. Węgorz elektryczny jest w stanie razić z niebywałą precyzją, a jego ofiary padają bez ruchu pod wpływem mocy, która zapewnia mu pożywienie w tym nieubłaganym ekosystemie. Niewiele stworzeń odważa się kwestionować jego dominację, bo wiedzą, jakie wstrząsające konsekwencje mogą je spotkać. Pająk budujący manekiny. Pająk budujący manekiny to prawdziwy mistrz kamuflażu i oszustwa. Ten pająk, znany naukowo jako Cyclosa spp., prezentuje niezrównaną umiejętność naśladowania otoczenia poprzez manipulację swoją siecią. Tkając sieć pełną fałszywych celów, czyli manekinów, imituje wygląd większych, groźniejszych stworzeń. Manekiny te są tworzone z kawałków szczątków, takich jak liście, gałązki czy pozostałości ofiar, starannie ułożone, by sprawiały wrażenie niebezpiecznego drapieżnika. Ten przebiegły pająk wykazuje niezwykłą zdolność do budowania skomplikowanych manekinów, które stanowią sprytną zasłonę,
dla niczego nie podejrzewających ofiar. Manekiny wyglądają niezwykle realistycznie, utkane z kombinacji nici, liści i gałązek, tworząc w dżungli prawdziwą iluzję. Jakby sama obecność pająków nie była wystarczająco przerażająca, ten mistrz oszustwa przenosi grę na nowy poziom. Swoją budzącą grozę techniką, która przyciąga ofiary, sprawia wrażenie, że ma się do czynienia z większymi drapieżnikami, takimi jak węże czy ptaki. Czarny kajman. W dzikim sercu Amazonii istnieje prawdziwy postrach, który wymaga absolutnego respektu. Ten drapieżnik nie może zostać zignorowany. Można go spotkać głęboko w lasach i w mocarnych rzekach Amazonii. Ta imponująca, aligatorowata bestia stanowi największe zagrożenie dla tych, którzy odważą się wkroczyć na jej teren. Agresywny i bezwzględny czarny kajman nie waha się zaatakować, jeśli poczuje kuszący zapach zdobyczy w pobliżu. Jednak to nie tylko jego głód czyni go niebezpiecznym. Jego rozmiar jest naprawdę imponujący. Osiąga bowiem nawet 6 metrów długości. Czarny kajman to największy aligator tych zdradliwych wód. Jego nienasycony apetyt nie zna granic, atakuje z zabójczą precyzją ryby, ptaki, ssaki, a nawet nieszczęśników, którzy znajdą się zbyt blisko. Niestety ten potężny drapieżnik ma na koncie ofiary, w tym dzieci, które wpadły w jego sidła w potwierdzonych atakach. Jako mistrz skradania i zasadzki, czarny kajman przemierza ciemne wody Amazonki i jej dopływów, wtapiając się w otoczenie. Pod osłoną nocy staje się niewidocznym widmem, znikającym w mrocznych głębinach. Jego strategia łowiecka przypomina koszmar. Cierpliwie czeka, aż nadarzy się idealna chwila, by przypuścić błyskawiczny atak i chwycić ofiarę w swoje potężne szczęki. By przetrwać w zawiłych głębinach Amazonii, należy pamiętać o czarnym kajmanie. To ucieleśnienie strachu w tych nieprzebaczalnych wodach. Jego potężna obecność i nieustępliwa dzikość czynią go ostatecznym drapieżnikiem, budzącym respekt i lęk u wszystkich, którzy znają jego reputację. Żółw Mata-Mata. Przenieśmy się do fascynującego świata żółwia Mata-Mata. Ta niespodziewana postać na naszej liście jest prawdziwym mistrzem przetrwania w skomplikowanym ekosystemie Amazonki. Choć żółwie Mata-Mata nie stanowią zagrożenia dla ludzi, dla innych stworzeń stanowią bezlitosnych drapieżników. Pierwszą cechą, która zwraca uwagę, jest wygląd żółwia Mata-Mata, idealny kamuflaż. Ten żółw, wiedząc, że nie jest największym ani najsilniejszym stworzeniem w swoim otoczeniu, wykształcił ciało i barwy, które pozwalają mu doskonale wtopić się w błotnisty krajobraz rzeki Amazonki. To jednak nie wszystko. Opanował sztukę nie tylko pływania, ale także zakopywania się w mule, co zapewnia mu idealne miejsce do zasadzki. Najbardziej przerażająca cecha tego żółwia? Potrafi cierpliwie czekać, aż jego ofiara znajdzie się w odpowiedniej odległości, by błyskawicznie ją pochwycić i połknąć w całości. Ten moment to mistrzowska demonstracja drapieżniczych umiejętności Mata-Mata. Jego tajemniczość wzrasta, ponieważ naukowcy wciąż nie odkryli wszystkich sekretów tego niesamowitego stworzenia, co pozostawia przestrzeń na domysły o nieodkrytych jeszcze zdolnościach i adaptacjach. Harpia. Majestatyczna harpia jest niekwestionowanym władcą przestworzy w gęstych lasach deszczowych dorzecza Amazonki. Jej rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2,5 metra, a jej masa osiąga około 9 kg. Ta powietrzna gigantka budzi respekt i podziw w sercu amazońskiego ekosystemu. Choć harpia nie zamieszkuje bezpośrednio samej Amazonki, jej tereny łowieckie często przecinają się z dopływami rzeki oraz terenami zalewowymi, tworząc fascynującą mozaikę siedlisk. Ten drapieżnik szczytowy imponuje siłą i zdolnościami łowieckimi, polując na zwierzęta nadrzewne, takie jak leniwce i małpy, a także na ptaki, gady i drobne ssaki naziemne. Jego doskonały wzrok, krępa sylwetka i wyjątkowe szpony, które mogą mieć aż 13 cm długości, dłuższe niż pazury niedźwiedzia grizzly, stanowią o jego niezwykłych zdolnościach łowieckich. Harpia stosuje cierpliwe, podstępne podejście. Spędza godziny siedząc cicho w koronach drzew, czekając na idealny moment, by przypuścić niespodziewany atak na niczego nieświadomą ofiarę. Jego szpony, zdolne do wywierania ogromnej siły,
szybko miażdżą kości ofiar, umożliwiając mu zabranie zdobyczy ważącej nawet tyle, ile on sam. Potęga harpii to prawdziwa siła natury, ucieleśnienie jej mocy. Te majestatyczne ptaki, choć nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, budzą podziw swoim rozmiarem, siłą i zdolnościami drapieżnymi, czyniąc z niej niezapomnianą obecność w amazońskiej dżungli. Rekin byczy. Rekiny bycze, znane również jako Carcherinus lucas, to bezlitosne drapieżniki, które nie tylko grasują w oceanach, ale także w systemach słodkowodnych, w tym w wielkiej rzece Amazonce. Ten gatunek posiada unikalne przystosowanie, które pozwala mu przetrwać zarówno w słonej, jak i słodkiej wodzie, dzięki wyjątkowemu systemowi osmoregulacyjnemu. Osiągając długość do 3,5 metra oraz wagę przekraczającą 227 kg, rekin byczy zajmuje miejsce jednego z największych drapieżników Amazonki. Z jego agresywnymi i oportunistycznymi nawykami żywieniowymi, jego dieta obejmuje szeroką gamę ofiar, od ryb i delfinów po żółwie, ptaki, a nawet inne rekiny. Wyposażony w potężne szczęki i trójkątne, ząbkowane zęby, rekin byczy bez trudu przegryza kości i chrząstki, zapewniając sobie zdobycz. Tym, co wyróżnia rekiny bycze, jest ich nieprzewidywalne zachowanie, dodające dodatkowego niebezpieczeństwa podczas spotkań z tym drapieżnikiem najwyższego rzędu. Ich skłonność do nagłych ataków i zdolność do adaptacji w różnych środowiskach sprawiają, że są szczególnie groźne dla ludzi. W rzeczywistości rekiny bycze są odpowiedzialne za znaczną liczbę ataków na ludzi na całym świecie. Chociaż spotkania z nimi w Amazonce są rzadkie, obecność tego groźnego drapieżnika przypomina o różnorodnym i niebezpiecznym ekosystemie rzeki. Z jego imponującym rozmiarem, niezrównaną siłą i nieustępliwą agresją, rekin byczy utwierdza swoją pozycję jako jednego z najniebezpieczniejszych potworów Amazonki. Olbrzymia pijawka amazońska. Ironia losu, olbrzymia pijawka amazońska była kiedyś uznawana za wymarłą w późnych latach XVIII wieku. Jednakże los sprawił, że znów pojawiły się jej ślady. W rzeczywistości jedna z tych przerażających pijawek trafiła do renomowanego uniwersytetu, stając się przedmiotem dogłębnych badań. Nazwana babcią Mojżesz, w towarzystwie swoich 750 potomstwa, ujawniła niezwykłą odporność i wytrzymałość tego gatunku. Te krwiożercze pasożyty wzbudzają lęk nawet w sercach najodważniejszych odkrywców. Ta monstrualna pijawka może osiągnąć niewiarygodną długość 45 cm oraz szerokość 10 cm. Tak, dobrze słyszycie. Te pijawki są olbrzymie, a ich rozmiar sam w sobie potrafi wywołać dreszcze. Jednak nie tylko ich imponujący rozmiar czyni z olbrzymiej pijawki amazońskiej stworzenie budzące strach. Te pasożyty opanowały sztukę przetrwania, przywierając do niczego niepodejrzewających ofiar i nie puszczając ich. Ich usunięcie wymaga delikatnej i czasochłonnej techniki, zwłaszcza przy tak ogromnych pijawkach. Walka o uwolnienie się z ich uścisku może być bolesnym przeżyciem. Stanąć twarzą w twarz z tymi olbrzymimi pasożytami to spotkanie z istotą, która doskonale uosabia zwrot przyssawki natury. Zielona anakonda. Zielona anakonda to prawdziwy gigant wśród węży, należący do gatunku Eunectis mirinus. To majestatyczne stworzenie nosi tytuł najcięższego węża na świecie i należy do najdłuższych, osiągając niesamowite długości dochodzące do 30 metrów i wagę przekraczającą 227 kg. Zielona anakonda jest niekwestionowaną królową basenu Amazonki, poruszającą się bezszelestnie w mrocznych wodach w poszukiwaniu swojej ofiary. Jako drapieżnik z zasadzki, anakonda polega na swojej wyjątkowej sile i umiejętnościach miażdżenia, aby obezwładnić swoje ofiary. Potężne mięśnie umożliwiają jej owinąć się wokół ofiary, wywierając taki nacisk, który prowadzi do uduszenia lub nawet zatrzymania akcji serca. Ten sposób obezwładniania ofiary ukazuje surową siłę i drapieżny kunszt tego potężnego węża. Zielona anakonda posiada wszechstronną dietę, zjadając szeroki wachlarz stworzeń zamieszkujących Amazonię, od ryb i ptaków po ssaki, a nawet inne gady. Żadna ofiara nie jest dla niej zbyt mała ani zbyt duża.
Chociaż ataki na ludzi są rzadkie, odnotowane przypadki prób uduszenia przez anakondy przyczyniły się do ich groźnej reputacji, czyniąc je jednymi z najbardziej przerażających stworzeń Amazonki. Jaguar. Poznajcie klejnot koronny Amazonii, jaguara. Te wspaniałe wielkie koty dominują w lasach deszczowych z aurą siły i dzikości. Ich smukłe ciała, idealnie przystosowane do tego trudnego środowiska, pozwalają im poruszać się swobodnie przez gęstą roślinność i wspinać się na wysokie drzewa. Skrytość i precyzja to znaki rozpoznawcze jaguara. Z niezrównaną gracją przemieszczają się przez cienie. Ich cętki doskonale zlewają się z plamami światła słonecznego przenikającego przez gęstwinę. Gdy nadejdzie właściwy moment, jaguar wybucha prędkością, a jego potężne mięśnie wyrzucają go w stronę niczego nieświadomej ofiary. Nie można jednak nie docenić inteligencji tych wspaniałych drapieżników. Dziko żyjące jaguary, pomimo swojej złowrogiej reputacji, zazwyczaj unikają konfliktów z ludźmi. Posiadają instynktowne wyczucie zagrożenia, jakie mogą stanowić ludzie, wybierając raczej wycofanie się niż konfrontację. Dopiero gdy zostaną sprowokowane lub zagrożone, ujawniają swoją prawdziwą siłę i wytrwałość. Jaguars to jeden z głównych drapieżników Amazonii, których obecność pozostawia niezatarte piętno w dżungli. Złotopająk. Złotopająk to niezwykły pająk należący do rodzaju Nephila. Choć ich siedliska rozciągają się poza dorzecze Amazonki, te pajęczaki często zasiedlają jej dopływy oraz okoliczne obszary lasu deszczowego. Nazwa tych pająków pochodzi od ich imponującej złotej nici, z której tkają misternie utkane sieci o średnicy nawet kilku metrów. Samice, większe i bardziej imponujące, mogą osiągać długość do 5 cm, licząc z odnóżami, podczas gdy samce są znacznie mniejsze, często mierząc mniej niż 1 cm. Tym, co wyróżnia te pająki, jest ich jaskrawe ubarwienie, przybierające odcienie jasnej żółci, pomarańczy i czerwieni, często ozdobione kontrastującymi czarnymi wzorami. Oprócz swojego oszałamiającego wyglądu, złotopająki produkują jedwab o niezwykłej wytrzymałości. Ich nici są porównywalne pod względem wytrzymałości do stali. Złota barwa nici pełni podwójną funkcję, przyciąga zdobycz, odbijając światło jak lśniąca woda, a także zachwyca każdego, kto ma szczęście to zobaczyć. Choć złotopająk jest jadowity, jego ugryzienie stanowi niewielkie zagrożenie dla ludzi. Może spowodować miejscowy ból, zaczerwienienie i obrzęk, ale poważne reakcje są rzadkością. Te pajęczaki, mimo swojego groźnego wyglądu i wyjątkowych zdolności łowieckich, są generalnie uważane za korzystne dla ekosystemu. Największa ryba Amazonki. Arapaima, znana także jako piraruku, to gigantyczna ryba słodkowodna, która należy do największych na świecie. Niektóre osobniki przekraczają 3 metry długości i ważą ponad 200 kg. Sam jej rozmiar budzi respekt, ale arapaima posiada również niezwykłe zdolności łowieckie. Wynurza się na powierzchnię wody i zasysa powietrze do swojego labiryntowego narządu, specjalnej struktury przypominającej płuca, która umożliwia jej oddychanie w wodach o niskiej zawartości tlenu i wyjątkowo precyzyjne wykrywanie wibracji. Arapaima potrafi miażdżyć swoje ofiary, którymi są głównie mniejsze ryby i skorupiaki, dzięki swojemu kostnemu językowi i ostrym zębom. Choć dla ludzi nie stanowi zagrożenia, warto pamiętać, że w obliczu zagrożenia może uderzyć ogonem, co przy jej rozmiarach może powodować obrażenia. Arapaima to prawdziwy żywy relikt, którego obecność w Amazonce przypomina o potędze i wytrzymałości tamtejszego podwodnego świata. Ten kolosalny stawonóg to kolejny wielki i przerażający mieszkaniec amazońskich lasów deszczowych. Amazońska stonoga olbrzymia osiąga ogromne rozmiary, które mogą przyprawić o dreszcze. Z wydłużonym ciałem i licznymi odnóżami przemierza dno lasu z żarłocznym apetytem, polując na wszystko, co stanie na jej drodze od innych stawonogów, przez płazy, aż po ssaki i gady. Tak, nawet węże nie są dla niej wyzwaniem. Bez obaw stawia czoła stworzeniom równym lub większym od siebie. Stonoga olbrzymia posiada silny jad, który może wywołać poważne skutki. Pojedyncze ugryzienie tego nocnego drapieżnika może doprowadzić do poważnych obrażeń, a w niektórych przypadkach nawet do śmierci. Jej jad to prawdziwa broń.
Choć większość spotkań kończy się przeżyciem ofiary, efekty ukąszenia pozostają na długo. Ten tajemniczy stawonóg kryje się w mrokach amazońskiego lasu, gotowy powitać nieostrożnych w swój przerażający sposób. Grzechotnik Ameryki Południowej. Wierny swojej nazwie, ten wąż posiada unikalną broń grzechotkę, która ostrzega potencjalnych napastników. Gdy jego cewki zaciskają się, a charakterystyczny dźwięk rozbrzmiewa w powietrzu, przypomina o ostrożności w jego królestwie. Zwinięty, gotowy do ataku i uzbrojony w jadowite kły, ten enigmatyczny gad wzbudza lęk w sercach tych, którzy mają nieszczęście go napotkać. Podążajcie teraz z nami w niebezpieczną domenę tego gadziego zabójcy, gdy odkrywamy sekrety grzechotnika Ameryki Południowej, stworzenia będącego ucieleśnieniem niebezpieczeństwa w najczystszej postaci. Zamieszkując gęste dżungle i rozległe trawiaste tereny, grzechotnik Ameryki Południowej to prawdziwy mistrz kamuflażu. Jego jaskrawe łuski doskonale zlewają się z barwną roślinnością, sprawiając, że jest niemal niewidoczny dla niewprawnego oka. Wąż ten potrafi atakować z zabójczą precyzją, wyposażony w jad, który może unieruchomić nawet najsilniejszą zdobycz. Jego zakrzywione i gotowe do uderzenia kły dostarczają toksycznego koktajlu, który powoduje potworny ból, uszkodzenie tkanek, a nawet paraliż. Niewielu ma szczęście przeżyć spotkanie z tym jadowitym gadem. Nazwa tego stworzenia idealnie oddaje jego charakter jako wyjątkowego mieszkańca oceanów. Już na pierwszy rzut oka można zauważyć charakterystyczne wypustki, które rozciągają się od jego pyska i przypominają poszarpaną piłę. Nie dziwi więc, że zyskało miano piły ryb. Jednak jest w nim coś więcej niż tylko przyciągający wzrok wygląd. Piła, czyli rostrum tego stworzenia, odgrywa kluczową rolę w jego przetrwaniu, służąc jako wszechstronne narzędzie do chwytania i zabijania ofiary. To nie tylko dziwny wygląd, to mistrzowskie przystosowanie, które kształtowała ewolucja. Wzdłuż tej piły znajdują się specjalne pory umożliwiające piłorybowi wykrycie subtelnych pól elektrycznych emitowanych przez niczego nieświadomą ofiarę. To niemal nadprzyrodzony zmysł, który wyróżnia piłę rybę spośród innych mieszkańców oceanów. Obserwowanie piły ryby w akcji to widok, który zapiera dech w piersiach. Chociaż ten gatunek nie stanowi zagrożenia dla ludzi, trudno oprzeć się dreszczowi na myśl o przypadkowym spotkaniu z tą potężną piłą. To przypomnienie, że niektóre stworzenia dzięki unikalnym przystosowaniom wzbudzają w nas respekt i ostrożność. Jeśli więc znajdziesz się kiedyś w pobliżu dopływów Wielkiego Amazonki, pamiętaj, by zachować dystans. Przypadkowe spotkanie z tą potężną piłą to doświadczenie, które lepiej omijać szerokim łukiem. Pirania czerwonobrzucha. Pirania czerwonobrzucha plasuje się na czwartym miejscu wśród najbardziej znanych mieszkańców potężnej Amazonki. Te niewielkie ryby zyskały reputację dzięki swoim niezwykle ostrym zębom oraz żarłocznemu apetytowi, co wzbudza zarówno strach, jak i fascynację. Choć osiągają jedynie do 14 cm długości, wygląd piranek przyciąga uwagę. Srebrzyste ciało i charakterystyczne czerwone zabarwienie na spodzie sprawiają, że trudno je pomylić z innymi gatunkami. Te oportunistyczne drapieżniki dysponują potężnymi szczękami oraz trójkątnymi, piłkowanymi zębami, które są doskonale przystosowane do rozrywania ciała ofiar z niebywałą precyzją. Choć dieta piranii czerwonobrzuchych składa się głównie z ryb, owadów i skorupiaków, nie gardzą one również padliną większych zwierząt, co świadczy o ich zaradności i umiejętności adaptacji. Jedną z najbardziej imponujących cech tych ryb jest ich tendencja do polowania w grupach, co jest przejawem wyjątkowego zachowania stadnego. Dzięki temu potrafią zaatakować większe ofiary i rozebrać je na kości w zaledwie kilka minut, zostawiając jedynie szczątki. To skoordynowane i nieustępliwe ataki zapewniły piraniom miejsce w legendach Amazonii. Chociaż powszechnie uważa się, że piranie nie stanowią dużego zagrożenia dla ludzi, zdarzały się pojedyncze ataki, zwłaszcza w porze suchej, gdy pożywienia jest mniej. Większość spotkań kończy się drobnymi urazami, jednak w rzadkich przypadkach mogą one prowadzić do znacznej utraty krwi, a nawet śmierci. Pirania czerwonobrzucha ze swoją niesłabnącą reputacją i nienasyconym apetytem zasługuje na miejsce wśród najgroźniejszych drapieżników Amazonki. Piara ryba-wampir.
Piara, znana również jako Hydrolycus scomberoides, jest groźnym drapieżnikiem, który patroluje wody Amazonki. Osiągająca do 120 cm długości i ważąca do 18 kg, piara wzbudza respekt swoim potężnym uzębieniem. Najbardziej charakterystyczną cechą tej ryby są jej duże, przypominające kły zęby, które mogą osiągać długość do 15 cm. Stąd nazywa się ją rybą wampirem lub szablozębnym barrakudą. Główną zdobyczą piary są inne ryby, w tym piranie. Wykorzystując technikę zasadzki, z szybkością błyskawicy atakuje swoje ofiary. Kiedy już pochwyci zdobycz, jej ostre zęby uniemożliwiają ucieczkę. Choć nie stanowi zagrożenia dla ludzi, jej rozmiary, szybkość i imponujące uzębienie czynią ją przerażającym drapieżnikiem Amazonki. Zdjęcie dnia. W samym sercu lasu deszczowego Amazonii, gdzie promienie słońca przenikają przez gęsty baldachim, a powietrze przesycone jest wilgocią, miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Potężny i przerażający wąż, większy niż jakikolwiek kiedykolwiek udokumentowany, owinął się wokół potężnego pnia drzewa. Jego muskularne ciało, pokryte oszałamiającymi, wielobarwnymi łuskami, błyszczało i lśniło w bezlitosnym słońcu. Sama jego obecność wystarczała, by wywołać dreszcz na plecach każdego, kto miał odwagę zapuścić się w tę nieprzyjazną dzicz. Jego czysta siła i moc budziły prymitywny lęk, a opowieści o jego istnieniu przekazywano z pokolenia na pokolenie, szeptane wśród rdzennych plemion. Gigantyczny wąż spoczywał, rzucając ogniste spojrzenie na zielony pejzaż przed sobą. Amazonka ze swoimi nieprzeniknionymi ścianami bujnej zieleni tętniła życiem. Las był niczym orkiestra dźwięków, symfonia stworzeń odgrywających swoją rolę w wiecznym tańcu przetrwania. Ale co takiego przyciągnęło uwagę tego budzącego respekt drapieżnika? Czy była to nieświadoma zagrożenia ofiara w pobliżu? Czy może rywal, który wtargnął na jego terytorium? Jak myślisz, co to mogło być? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Kandiru, rybka wampir. Kandiru, znany także jako rybka wykałaczka lub rybka wampir, jest małym pasożytniczym sumem zamieszkującym Amazonkę. Choć osiąga długość od 2 do 6 cm, jego sława wykracza daleko poza jego rozmiary. Kandiru żeruje przede wszystkim na krwi większych ryb, wykorzystując przerażającą strategię, wpływa do ich skrzeli i wbija się tam swoimi igiełkowymi kolcami, a następnie wykorzystuje ostre zęby, by przekłuć naczynia krwionośne swojego gospodarza i wyssać krew. Kandiru zyskał ponurą sławę dzięki doniesieniom o możliwości przenikania do ludzkiego ciała przez cewkę moczową, przyciągany zapachem moczu. Choć przypadki ataków na ludzi są niezwykle rzadkie, sama możliwość wywołuje strach u tych, którzy zapuszczają się w głębiny Amazonki. Pomimo swojego niewielkiego rozmiaru, Kandiru zasługuje na miejsce na tej liście dzięki swoim pasożytniczym skłonnościom, które wywołują dreszcze u każdego, kto odważy się zanurzyć w wodach Amazonki. Olbrzymia wydra. Imponująca olbrzymia wydra, naukowo znana jako Pteronura brasiliensis, jest największą wydrą na świecie i niekwestionowanym drapieżnikiem w ekosystemie Amazonki. Te społeczne i inteligentne ssaki mierzą do 180 cm i ważą ponad 34 kg. Olbrzymie wydry wyróżniają się smukłym, wydłużonym ciałem, potężnym ogonem, który służy im do pływania, oraz ostrymi zębami doskonałymi do polowania. Ich główną zdobyczą są ryby, w tym słynne piranie, ale w ich menu znajdują się także kraby, węże, a nawet małe kajmany. Silne więzi rodzinne są kluczowe w strukturze społecznej tych wydr, a członkowie grupy harmonijnie współpracują, broniąc swojego terytorium i młodych. Olbrzymia wydra może okazać agresję, gdy poczuje zagrożenie wobec swojej rodziny, co czyni ją godnym przeciwnikiem w Amazonii. Wąż Bushmaster. Wąż Bushmaster, należący do rodzaju Lachesis, to niekwestionowany gigant wśród jadowitych węży Ameryki. Zasługuje na miano jednej z najgroźniejszych istot, jakie zamieszkują amazońskie lasy deszczowe. Chociaż nie jest ograniczony wyłącznie do okolic rzeki Amazonki, ten niezwykły gad doskonale radzi sobie w dopływach i otaczających je terenach, tworząc swoje królestwo na tym obszarze. Wąż Bushmaster może dorastać nawet do imponującej długości, wynoszącej 12 metrów,
przyciągając uwagę swoim rozmiarem i budzącym grozę wyglądem. W obrębie tego niesamowitego rodzaju istnieją trzy różne gatunki, ale to południowoamerykański Bushmaster, Lachesis muta, cieszy się najgłośniejszą sławą. Te węże mają na ciele charakterystyczne, diamentowe wzory, które dodatkowo podkreślają ich potężne rozmiary. Między oczami a nozdrzami umiejscowione są specjalne, czułe na ciepło jamki, umożliwiające im wyczuwanie ciepła wydzielanego przez potencjalną ofiarę. Pod osłoną ciemności węże Bushmaster wychodzą ze swoich kryjówek, obejmując rolę nocnych drapieżników. Polegają na doskonałym kamuflażu, by pozostać niezauważonymi przez swoje niczego nie podejrzewające ofiary oraz wszelkie potencjalne zagrożenia. Gdy nadarza się odpowiednia chwila, wąż Bushmaster atakuje z zaskakującą szybkością i precyzją, wstrzykując swojej ofierze potężny jad chemotoksyczny. Uwolniona toksyna sieje spustoszenie, niszcząc krwinki i wywołując wewnętrzne krwawienie, które może prowadzić do niewydolności narządów, jeśli nie zostanie szybko podjęte leczenie. Pomimo groźnej reputacji, węże Bushmaster cechuje płochliwa i skryta natura, często unikają konfrontacji z ludźmi. Jednakże gdy zostaną osaczone lub zagrożone, mogą stać się agresywne, a ich ukąszenie może okazać się śmiertelne. Ich jad jest zarówno silny, jak i obfity, co dodatkowo zwiększa niebezpieczeństwo związane z ukąszeniem. Szybka pomoc medyczna oraz podanie antytoksyny są kluczowe dla przeżycia po takim spotkaniu.